Poranek Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Bartosz Arłukowicz, minister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. PiS proponuje likwidację NFZ-u, finansowanie z budżetu. Padały już różne propozycje. Oczywiście PiS przedstawia propozycję mówiącą o tym, aby odstąpić całkowicie od systemu, który dzisiaj mamy. Pytanie tylko, czy od samego mieszania w systemie przybędzie pieniędzy i ten system będzie efektywniejszy. Ja mam co do tego duże wątpliwości. Zresztą sami uczestnicy debaty zgłaszali bardzo wiele wątpliwości do tego pomysłu. A ja pamiętam, że Platforma kiedyś głosiła, że należy zdecentralizować NFZ. I do tego zmierzamy. My przygotowujemy projekt ustawy, który przedstawimy, mówiący o decentralizacji NFZ-u i wzmocnieniu roli regionów. Nam bardzo zależy na tym, żeby o środkach finansowych w regionach decydowali ludzie, którzy decydują o polityce zdrowotnej regionu. Oczywiście nie mówimy tutaj o czystym samorządzie, o marszałkach, dlatego że oni są uczestnikami rynku, ale muszą być stworzone takie ciała w regionach, które będą decydowały o przepływie środków finansowych. Naprawdę nie jest wydolnym system, jeśli z poziomu centrali decyduje się o całych mechanizmach zdrowotnych w całym kraju. A dzisiaj niestety praktycznie rzecz biorąc tak jest. Ale lekarze biorący udział w tej debacie mówili, trzeba znieść te limity, bo pacjenci się boją, że nie starczy pieniędzy na ich leczenie. Limity NFZ oczywiście na konkretne procedury medyczne. Ja oczywiście słuchałem z uwagą tych różnych pomysłów i przemyśleń. I może zacznę od takiego swojego przemyślenia prywatnego. Kiedy patrzyłem na tę debatę, miałem takie poczucie takiego déjà vu. Mam wrażenie, że ci sami ludzie, gdyby tak przymknąć oczy i co jakiś czas je otwierać, debatują o tym, jak trzeba naprawić służbę zdrowia. Debatowali 15 lat temu, debatują 10 lat, debatowali 10 lat temu, debatowali 5 lat temu i debatują dzisiaj. I właściwie to samo grono ciągle przedstawia nowe propozycje, a tak naprawdę są to ludzie, którzy, w dużej części są to ludzie, którzy uczestniczyli w budowaniu tego systemu. Ja bardzo chętnie wsłuchuję się dzisiaj w opinię jednak tych, którzy dzisiaj młodych lekarzy, którzy borykają się z tym, jak zrobić specjalizację, którzy funkcjonują w hierarchicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, którzy często pracują w szpitalach z pełną świadomością, że te szpitale mogłyby być zarządzane lepiej. Bardzo chętnie wsłuchuję się także w opinię tych, którzy pracują przy pacjencie. Bezpośrednio przy pacjencie mają bardzo wiele swoich przemyśleń i patrzą na tego pacjenta i system nie tylko z pozycji dyrektora szpitala czy szefa związku zawodowego, ale z punktu widzenia lekarza, który boryka się z codziennymi problemami. Oczywiście propozycje wczoraj padające były różne, ale chyba nie ma takiego kraju na świecie, w którym wszystkie świadczenia medyczne dla każdego w każdym wymiarze byłyby dostępne bez żadnych ograniczeń. Taka propozycja jest oczywiście bardzo medialna, bardzo nośna, bardzo chwytliwa. Tylko pytanie, czy dzisiaj, kiedy mamy tak duży koszyk i w mojej ocenie jednak środki finansowe... Koszyk świadczeń gwarantowanych w ramach tak naszej składki obowiązkowej. I w mojej ocenie jednak pieniądze, które w ostatnich latach wzrosły drastycznie. Proszę zwrócić uwagę, że w budżecie NFZ-u w roku 2005 mieliśmy 35 miliardów. W roku 2012 mamy tych miliardów 65. Mówię oczywiście w zaokrągleniu. No, wtedy krytycy odpowiadają, że w Europie nakłady na służbę zdrowia wzrosły względem PKB mocniej niż u nas. Ale oczywiście, że mamy mniejsze nakłady w odniesieniu do PKB. To jest rzecz oczywista. Pytanie tylko, czy system jest w pełni wydolny wobec środków, którymi dzisiaj dysponuje. W mojej ocenie nie. Nadal nie jest wydolny, ale pytanie jest takie, czy pan zamierza w czasie swojej kadencji sprawić, by pieniędzy na służbę zdrowia było więcej, a wyjścia są dwa. Albo podnieść składkę zdrowotną, albo wprowadzić dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, czy współpłacenie pacjentów. Na pewno nie jest jedynym rozwiązaniem i lekiem na całe zło podniesienie składki zdrowotnej w dzisiejszych regulacjach organizacyjnych. W mojej ocenie nie. Dodatkowe ubezpieczenia oczywiście tak, ale w momencie takim dopiero, kiedy przystąpimy do zmian deregulacji, do zmian zmieniających strukturę funkcjonowania między innymi NFZ-u i sposobu dostępu do świadczeń medycznych w regionach. Dzisiaj czyli jest najpierw tak, decentralizacja NFZ, równolegle, a potem... Równolegle. Dzisiaj, panie redaktor, jest tak, że właścicielami szpitali w Polsce są burmistrzowie, starostowie, marszałkowie, szefowie kilku resortów. Ta struktura właścicielska jest rozłożona tak naprawdę na bardzo wiele różnych poziomów. Decyzje dotyczące tych szpitali są podejmowane tak naprawdę w sposób niezależny od siebie, czyli starostowie decydują, jak doposażyć swój własny szpital, jak on będzie funkcjonował, marszałek decyduje o swoich szpitalach, a minister decyduje o swoich resortowych szpitalach. W związku z tym przypominam sobie dyskusję, też o tym myślałem wczoraj, słuchając dyskusji polityków Prawa i Sprawiedliwości. Przecież nikt inny jak profesor Religa mówił o tym, że trzeba w Polsce zbudować sieć szpitali, co wiąże się z tym, że zlikwidować należy jakąś część szpitali w Polsce, szczególnie tych niewielkich, funkcjonujących w bardzo trudnych warunkach finansowych. To przecież mówił nikt inny jak minister Religa. I dzisiaj prawda jest taka, że nie ma systemu, który kontroluje przystępowanie do systemu płatnika publicznego nowo powstających szpitali. Nie ma żadnego regulatora. Każdy, kto spełni określone warunki, rejestruje swój szpital, przychodnie, może przystąpić i konkurować o
o pieniądz publiczny. Oczywiście, czy to jest źle? Pewnie nie. Tylko pytanie jest, czy takie rozdrobnienie procedur, jakie dzisiaj w Polsce mamy, czy właściwie każdy, kto przystępuje i spełni warunki, te pieniądze publiczne może otrzymać, czy to jest system efektywny? Kiedy spojrzymy na leczenie nowotworów w Polsce, powstają co rusz kolejne ośrodki leczące nowotwory. Mówimy temu stop. No miała chcemy być zbudować... ustawa, która wskazuje, jakie są potrzeby w danym regionie. Jaki szpital powinien no być właśnie, traktowany to jest ustawa, w pierwszej kolejności. Między innymi ustawa o zdrowiu publicznym. I tutaj odnośnie jeszcze tego leczenia nowotworów, rzecz ważna, którą chciałem podkreślić. Jesteśmy po kilku bardzo poważnych naradach z ekspertami ze sfery onkologii, z profesorami, którzy zajmują się leczeniem nowotworów. I oni przytaczają przykłady europejskie. Ja też jestem po rozmowach z ministrami, z ministrem Francji, z ministrem Niemiec na temat systemu budowy systemu leczenia przeciwnowotworowego. Musi w Polsce powstać sieć leczenia raka, czyli jednostka, która będzie decydowała o tym, w jaki sposób przede wszystkim merytorycznie, w jakim standardzie, ale też gdzie i w jakich potrzebach leczyć choroby nowotworowe w Polsce. Jest pan pewien, że składki zdrowotnej pan nie podniesie? Na pewno nie będzie to jedna z moich pierwszych inicjatyw. Na pewno inicjatywą, którą podejmę, będzie to, aby na przykład wyprowadzić, którą już przygotowaliśmy, aby wyprowadzić... Czyli nie wiadomo, czy pan podniesie. Nie, panie redaktorze, mówię jasno, że nie jest to priorytet i nie od tego będę zaczynał. Najprościej jest powiedzieć ludziom, płaccie więcej na zdrowie. Pytanie tylko, czy nasi pacjenci na pewno w dalszym ciągu chcą funkcjonować w systemie, w którym funkcjonują. Stać w kolejce, czasem przebijać się do konsultacji specjalisty poprzez jego gabinet prywatny, tolerować to, że lekarze pracują w bardzo wielu różnych miejscach, występując jednocześnie o kontrakty z kilku różnych jednostek. Przecież czas kiedyś powiedzieć o tym wszystkim prawdę. I żeby system spróbować naprawić, to trzeba o nim powiedzieć prawdę i nie bać się tej prawdy. Trzeba naprawić system konsultantów wojewódzkich, krajowych, sposób przystępowania młodych lekarzy do specjalizacji. Jeśli się rozmawia z młodymi lekarzami, ileż uwag i złych emocji słychać w tym, w jaki hierarchiczny sposób, w jakim hierarchicznym systemie oni funkcjonują. Jak bardzo wielu różnym zależnościom muszą być poddani, żeby móc realizować swoje zdolności i kompetencje. Ja to rozumiem, tylko to i tak nie rozwiąże podstawowego problemu, że pieniędzy w służbie zdrowia jest za mało i był system, była koncepcja komercjalizacji szpitali, która jednak niewiele zmieniła, o tyle, że szpitale nadal Zwiększa odpowiedzialność zarządzających, panie redaktorze. Kiedyś był pan zresztą przeciwny tej koncepcji. Ja miałem bardzo wiele różnych uwag, zresztą nie tylko do tej ustawy, do wielu różnych ustaw. Zresztą ustawy zdrowotne zawsze będą wywoływały emocje. Polityczne, niepolityczne, merytoryczne. Ale panie redaktorze, z całą pewnością musimy zmienić system zarządzania polskimi szpitalami. Musi być zwiększona odpowiedzialność osób zarządzających. Nie może być chaotycznego zakupu bardzo drogiego sprzętu bez kontroli kogoś, kto w regionie reguluje rynek. Dzisiaj jest tak, że właśnie każdy szpital ma prawo występować i kupować jakikolwiek sprzęt sobie zażyczy, no, czy ale wymarzy. Pan nawet nie radzi sobie z kontrolą tych szpitali, które są bezpośrednio pod pana nadzorem, chociażby Centrum Zdrowia Dziecka. Problem polega na tym, że kiedy mówię stop i kiedy proszę o przygotowanie i powoduje przygotowanie programu naprawczego, to spotykam się, nazwijmy to, z krytyką i z takim zapytaniem, czego ten minister chce od Centrum Zdrowia Dziecka. No chce tylko tego, aby każda złotówka w Centrum Zdrowia Dziecka była wydawana w sposób efektywny na leczenie pacjenta. Żeby jednostka, która ma 200 milionów długu, przygotowała program naprawczy, który pozwoli jej bezpiecznie funkcjonować przez następne lata. No ale, ja mogłem podjąć decyzję, panie redaktorze. Ale ludzie odebrali to w ten sposób, że Centrum Zdrowia Dziecka przyjmuje najcięższe przypadki Centrum w całej Zdrowia Polsce, Dziecka, a pan mówi, lekarze zarabiają za dużo. Tak Centrum ludzie to odebrali. Zdrowia Dziecka jest jedną z wielu bardzo wysokospecjalistycznych jednostek w Polsce. Oczywiście wykonuje kilkanaście procedur, które są niewykonywane w innych szpitalach w Polsce, ale w podobny sposób jak Centrum Zdrowia Dziecka funkcjonuje bardzo wiele szpitali w Polsce. Przecież byłoby niesprawiedliwym, gdybyśmy powiedzieli, że nie leczymy dzieci bardzo ciężko chorych we Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach, Poznaniu, czy teraz słyszymy, szpitalach. Że Centrum Zdrowia Dziecka wstrzymuje przyjęcia, ponieważ Centrum NFZ Zdrowia nie płaci Dziecka im na... za przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu, który ma podpisany i w ramach środków finansowych, które otrzymało ponad limit ze strony resortu zdrowia. Przypomnę, że w ciągu ostatnich 5 lat Centrum Zdrowia Dziecka otrzymało od resortu ponad kontrakt z NFZ 175 milionów złotych. No ale co pan ponad powie tym rodzicom, którym centrum mówię powiedziało rodzicom nie? Tylko tyle, że oczekuję programu naprawczego i będę zmierzał do tego, żeby system organizacyjny Centrum Zdrowia Dziecka się zmienił po to, aby każda złotówka z tych setek milionów złotych, które tam płyną, była wykorzystywana efektywnie na leczenie ich dzieci. I tego będę chciał. I tego będę oczekiwał od dyrektora. Bardzo dobrze, ale dziś są wstrzymane przyjęcia. Co z tym robić? Dzisiaj są mają iść do innych szpitali? Ograniczone w bardzo niewielu, na kilku oddziałach przyjęcia pacjentów nieplanowych. Dlatego, że został wyczerpany limit. Limit
czyli budowane byłyby nadwykonania. Ale warto też podkreślić jedną rzecz, że obok funkcjonujących na przykład nadwykonań za lipiec, sierpień w wysokości 2 milionów złotych, obserwujemy w jednostce niewykonania na przykład na 4 miliony złotych. O tym już się nie mówi. A polega to na tym, że część procedur jest wykonywana, jest oczekiwanie, aby wykonywać je w ilości większej, a część procedur nie jest wykonywana w ramach kontraktu, który został podpisany z NFZ-em. Ja jestem zwolennikiem stawiania sprawy uczciwie. Ja uważam, że krytyka ministerstwa byłaby zasadna wtedy, gdybyśmy nie podjęli żadnych czynności. A to, że podejmujemy czynności, aby zrestrukturyzować jednostkę, która ma 200 milionów długu i zadłuża się od kilkunastu lat. Kiedy słyszę krytyków czy moich partnerów w dyskusji, którzy mówią, zadłużyło się Centrum Zdrowia Dziecka. A co ono się zadłużyło wczoraj? Przedwczoraj, rok temu, 5 lat temu. No i właśnie, nie, ono się zadłuża od 15 lat. I kiedyś czasu. Trzeba powiedzieć. Ale platforma jest u władzy od 5 lat. Pani redaktor, ja stanąłem przed decyzją polegającą na wybraniu jednej z dwóch dróg. Albo dosypujemy niewielką część pieniędzy, dofinansowujemy po raz kolejny, jak co roku, Centrum Zdrowia Dziecka w ilości jakichś pieniędzy, które są do wytrzymania przez system i spychamy problem na następcę i będziemy się tym martwić za rok. Albo mówię, stop. 200 milionów długu, musimy coś z tym zrobić. I właśnie powiedziałem, no dobrze, stop. Następny problem, protest pielęgniarek. Co ma pani do powiedzenia? My spotkaliśmy się wielokrotnie od kwietnia z Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych. Są różne oczekiwania i różne wnioski. Pielęgniarki ze Związku Zawodowego Pielęgniarek protestują na przykład między innymi przeciwko temu, aby pracowały, aby możliwa była praca pielęgniarek na kontrakcie. Bo zgłaszają wiele uwag co do jakości tych kontraktów, sposobu ich wykonywania. Z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że w Polsce istnieje i funkcjonuje Stowarzyszenie Pielęgniarek Pracujących na kontrakcie, które sobie ten sposób pracy chwalą i nie wyobrażają sobie innego systemu pracy. Ważne jest to, żeby relacje między pracodawcą a pielęgniarką i sposób budowania relacji zawodowych były zgodne z prawem. Wszędzie tam, gdzie prawo jest łamane, państwo musi wkraczać i reagować. Mamy na pewno do czynienia z sytuacją taką, że niektórzy dyrektorzy szpitali zmuszają pielęgniarki do przechodzenia na kontrakty i wtedy muszą reagować odpowiednie instytucje państwa i powinny reagować. Pytanie, czy systemowo powinniśmy zabronić w ogóle kontraktowania czy tego systemu pracy? No podnoszą głos pielęgniarki, które pracują w tym systemie. Jest oczekiwanie także, aby całkowicie zaprzestać komercjalizacji i zmiany systemu zarządzania polskich szpitali. To stanowisko jest podnoszone także przez pielęgniarki z zagranicy, bo przypomnę, że w tym proteście uczestniczyły pielęgniarki z kilku państw Europy. Oczywiście tak, publiczna służba zdrowia jest potrzebna i jestem zwolennikiem funkcjonowania szkieletu kręgosłupa publicznej służby zdrowia obok funkcjonującego systemu prywatnej służby zdrowia, bo nie mamy prawa zabronić ludziom korzystania z prywatnej służby zdrowia. Tylko mnie zależy na jednym, aby ten ekosystem, aby te relacje między publiczną a prywatną służbą zdrowia były czysto i klarownie opisane, bo dzisiaj z całą pewnością mamy taką mętną wodę w tym ekosystemie. Ta publiczna tak się mija i wymija z tą prywatną służbą zdrowia. Ja bardzo chcę oczyścić relacje i jasno pokazać, gdzie jest granica między publiczną a prywatną służbą zdrowia. Przecież ileż mamy przykładów w Polsce takich, że wokół wielkich publicznych szpitali powstają niewielkie jednostki, które wykonują najbardziej atrakcyjne procedury. Powstaje ich bez liku wokół wielkich szpitali. I w tych jednostkach pracują ci sami lekarze, którzy pracują w tym wielkim publicznym szpitalu, który boryka się z problemami finansowymi. Między innymi dlatego, że najbardziej atrakcyjne procedury wykonywane są w tych niewielkich jednostkach powstających jak grzyby po deszczu wokół dużych szpitali. Panie ministrze, ustawa refundacyjna. Niezależne firmy twierdzą, że pacjenci płacą o wiele więcej za leki niż dotychczas. Celem ustawy refundacyjnej, która wzbudzała wielkie emocje, kiedy ją wprowadzaliśmy, wzbudzała wiele dyskusji, jest to, aby pacjent miał możliwość w zakupienia leku najtańszego w swojej grupie. Czyli leku, który jest tańszy, a ma takie samo działanie jak lek, który miał przepisany. Oczywiście w dużej części przypadków kupuje, ale często jest też tak, że jest pewnego rodzaju przyzwyczajenie, które gdzieś w nas tkwi, także w lekarzach, do przepisywania leków, które dzisiaj mają zupełnie tańsze odpowiedniki. Pacjenci boją się jakichś dodatkowych skutków ubocznych, jak zmienią leki, szczególnie jeśli przewlekle chorzy. I to jest pewnego rodzaju mentalność i świadomość i wiedza. No przecież nikt nie zdecyduje się w procesie rejestracji leku czy budowania listy refundacyjnej na wprowadzenie leku, który ma działania uboczne większe niż lek, który jest stosowany. Te leki przechodzą bardzo skomplikowane procedury
procedury, nie tylko polskie, no ale europejskie. Część lekarzy twierdzi, że są różnice w skutkach ubocznych. Pani redaktor, część lekarzy twierdzi różne rzeczy, zaś każdy lek, który jest rejestrowany w Polsce i znajduje się na liście refundacyjnej, przechodzi bardzo skomplikowaną procedurę rejestracyjną, zgodną ze standardami europejskimi. Czyli co, to lekarze nie przepisują tych tańszych leków? Jest oceniany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Nikt nie zdecyduje się na wpuszczenie do użytku leku, który nie ma zbadanych działań ubocznych czy efektywności swojego działania. Ale to lekarze wzbraniają się przed wypisywaniem tańszych leków? Z całą pewnością jest pewnego rodzaju przyzwyczajenie, które jeszcze trwa. Przypomnę, że ustawa refundacyjna funkcjonuje dopiero 10 miesięcy i przestawienie się na nowe myślenie, że są leki tańsze, którym powinniśmy pacjentowi wypisać, pewnie wymaga czasu. Ale ważnym jest to, że w aptece każdy pacjent... No i niektóre leki są tak tanie, że są wykupywane przez zagranicę i ich nie ma. Już do tego się odniosę, ale chcę powiedzieć rzecz ważną dla pacjentów. Każdy pacjent w aptece ma prawo, a apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o tym, że dany lek ma swój tańszy odpowiednik. I nie dalej niż przedwczoraj byłem w aptece w Szczecinie, kupowałem leki. Musimy i widziałem kończyć. Wielkie tablice ogłoszeniowe. Pacjencie, drogi pacjencie, masz prawo wykupić tańszy odpowiednik. Tak, ale nie ma tych tanich leków, bo wykupuje je zagranica. Tu na pewno wymaga poprawy ustawa, prawo farmaceutyczne, bo faktycznie mamy do czynienia z sytuacją taką, że leki, które są w szczególnie atrakcyjnej cenie w Polsce, czasem są wędrują do państw, w których cena tych leków jest wyższa. My pracujemy nad rozwiązaniami, aby to zahamować, ale tu jesteśmy ograniczeni prawem europejskim, tak, i prawem jest. Przepływu towarów. Właściwie trzeba będzie podnieść ceny leków. No, dziękuję za rozmowę. Może to wniosek daleko idący. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.